Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Familiady w League of Legends. Ja się nazywam Kamil Hamburger i za moment przedstawię Państwu nasze drużyny. Ale najpierw żart. Jaki champion w LoLu jest najbogatszy? Kasabin. O ja ale nie! Ja spierdolę. Ile nad tym myślałeś? Pisałem sobie dzisiaj żarty z LoLa i to jest pierwsze, co wyskoczyło. Ja się dziwię, że nie wyskoczyło z Lee Sinem. A jak jest Lee Sinem? No, że jest ślepy. No dobra, może najpierw przedstawimy zasady. Przed wardami stają dwaj reprezentanci drużyn. Ja zadaję pytanie. Kto pierwszy uderzy warda, odpowiada jako pierwszy. Kto trafi wyżej punktowaną odpowiedź, wybiera, czy bierze pytanie dla swojej drużyny, czy oddaje je przeciwnikom. Zadaniem drużyny jest wskazanie wszystkich odpowiedzi z naszej planszy. Jeżeli drużyna, która przejmie pytanie, pomyli się 3 razy, pytanie trafia do przeciwnika. Kto będzie miał najwięcej punktów po 6 rundach, przechodzi do rundy finałowej. Dobra, no teraz przejdźmy do naszych drużyn. Przedstawmy je. Zaczniemy od drużyny czerwonej. Chcieli oni nazywać się Brain Damage, także tak będziemy się do nich zwracać. Pasuje. W tej drużynie mamy Beza, Shao i Netarosa. Natomiast ich przeciwnicy to drużyna Mili Panowie, w której skład wchodzi Adi, Captain i Hawat. No to co, chyba nie ma co czekać, przechodzimy do rundy numer 1. Dobra, zapraszam Hawata i Beza do wardów. Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Najbardziej znienawidzona postać w League of Legends to... Dobra, Bezu był pierwszy, słuchamy. Jest Yasuo na naszej liście. Yasuo jest na 2. pozycji. Także Hawat, możesz nadal ukraść to pytanie, jeżeli twoja odpowiedź znajduje się na 1. miejscu. Najbardziej znienawidzona postać w League of Legends to... Master Yi. Na 3. miejscu niestety. Dobrze, w takim razie Bezu, pytanie do ciebie. Czy przejmujesz to pytanie i chcesz znaleźć wszystkie 8 top pików najbardziej znienawidzonych postaci? Oczywiście. To zapraszamy na miejsce. Doktor Shao, dzień dobry. Czym się zajmujesz na co dzień? Oglądam anime, czasami gram w ligę i też oglądam anime. Dobrze, w takim razie najbardziej znienawidzona postać w League of Legends to? Teemo! Jest Teemo na 1. miejscu, 43% ankietowanych wybrało tego czempiona. Kurde, trudno było pewnie. I proszę nie uderzać prowadzącego. Halo! Słuchamy twojej odpowiedzi, najbardziej znienawidzona postać. Yumi? Jest Yumi na 2. miejscu, dosłownie 2% głosujących zagłosowało na tę postać. Dobra, Bezu, wracamy do ciebie. Dobra, czy jak pociąg z Yasuo, to wezmę Arcoana. To znaczy? Yone. Jest Yone, przedostatnie miejsce, 3% głosujących, ale wam dobrze idzie. No wiesz, to są same brain damage postacie, my jesteśmy idealni do tego. Bezu jest specjalistą, no. Nadal jeszcze 3 postacie przed nami. Shao, po raz kolejny pytanie do ciebie. Zed. Jest Zed! O kurde. Elek bardzo często k***i na Zeda. Przechodzimy do Netarosa. Pike. Nie ma Pajka. Pierwsze przewinienie, macie jeszcze 2 szanse. Bezu. Pewnie Viego też będzie. Nie ma Viego. 2. strajk, drużyna przeciwna się naradza. Shao, teraz od ciebie dużo zależy. Najbardziej znienawidzona postać w League of Legends to? Samira. Niestety nie. 3. strajk, pytanie przechodzi do drużyny przeciwnej. Możecie przejąć wszystkie nagromadzone punkty. Hawat, czy macie decyzję grupową? Tak, tak sądzę przynajmniej. Dobra, słuchamy ciebie. Jaka jest najbardziej znienawidzona postać w League of Legends? Po naradzie z moją drużyną uznajemy, że Katarina. Czy Katarina jest na naszej tablicy? Sprawdźmy. Katarina, 4% głosów. Wygrywacie, zdobywacie te punkty. Gratulacje. Yeah, boy. Jak ona Katarinę nienawidzisz, co to jest? Ty grasz tym czempionem nawet i ty o nim nie pomyślałeś. No. Jedna postać, która nie została wybrana do tej pory, to Shaco, który miał 5% głosów. Teraz zapraszam Adiego i Shao. Uwaga! Najbardziej bezużyteczna postać w League of Legends to Adi. Znaczy nie, że ty, ale ty pierwszy odpowiadasz. Mówię Ivern. Czy Ivern jest na tablicy? Patrzymy. 12% głosujących. Co? Najbardziej bezużyteczna postać. Shao, możesz to przebić. Udyr. Nie ma Udyra na liście. Adi, ty przejmujesz to pytanie? Oddaj, oni nie odpowiedzą, dostaniemy full punkty. Dobra, oddam. Dobra, wracajcie na miejsca. Neti, co tam, co porabiasz na co dzień? Siedzę przed komputerem. Fajnie. Aurelion Sol. Czekaj, to już jest koniec mojej rozmowy? Tak. Czyli tak, Aurelion Sol to jest twoja odpowiedź. Co? Tak. Nie masz u mnie szacunku już żadnego. Jak reprezentujesz nasz team, mili panowie, co? Kurde, Cfelu. Dobra, to ja może powiem, czy ten Aurelion Sol jest na tablicy. Kapten, zawiedziesz się, ale 16% ankietowanych wybrał Aureliona Sola. Bo siedzą w brązie pewnie. Takiego pytania nie było w ankiecie. Przechodzimy dalej. Bezu. Pójdę, nie wiem, może tak safe Sona? Tak jest, Sona na 2. miejscu. 20% ankietowany. Shao. Amumu. Ty, pierwszy Jinx. Netaros. Skarner? Jest Skarner. Ostatnie miejsce, 6% głosujących. Nie szanuję tych ludzi. Znaczy, będąc dalej miłym panem. Bezuwiuszu? Wiem, że to pozostanie jest useless, ale może na low elo to powiedzą Galio? Nie, nie ma tutaj Galio. 2 bzyki, drużyna przeciwna się naradza. Shao. Kenny. Nie. Dobrze, drużyna przeciwna przejmuje. Jeszcze raz, najbardziej bezużyteczna postać w League of Legends to? Rell. Nie ma Rell na naszej tablicy, drużyna przeciwna
zdobywa punkty. To może odsłońmy wszystkie postacie na liście. Na pierwszym miejscu Lumi, 21%. Piąte miejsce Teemo, 10%. Szóste Yasuo. Siódme Singed, 7%. Ja już wiem, że ankietowanymi byli tole. Przejdźmy do rundy numer 3. Kuba, czekaj, bo ja mam załamany nerwowy. Yumi, ja Teraz będzie trochę pikantniej. Najładniejsza kobieca postać w League of Legends to... Kapten był pierwszy. Lisica o dziewięciu ogonach, czyli Ari. Ari, pierwsze miejsce, 36% głosujących. Gratulacje. Czy zabierasz to pytanie do swojej drużyny? Chyba możemy spróbować, nie? Rek'Sai. Okej, dzień dobry, Hawat. Dzień dobry. Czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień jestem kowalem. Jesteś kowalem własnego losu. Nie, kowalem prawdziwym. Wiele razy już zdarzyło mi się robić noże, topory. Teraz jestem nad pracą czakranu. Damn! Zobaczcie, ile się dowiadujemy w familiadzie. Tyle razy już z Hawatem graliśmy. A teraz przejdźmy do naszego pytania. Mianowicie, najładniejsza kobieca postać w League of Legends to... No, mogę to powiedzieć, ale Miss Fortune. Drugie miejsce, tak jest, 26% głosujących. Adi. Lux. Jest ostatnia pozycja, 3% wybrało Lux. Ale udało się. Kapten. Nidali. Nidali jej na tablicę, nie ma jej. Jeszcze raz, Hawat. Nie wiem, Janna. Zyp, drugi Jinx, nie ma Janny. Drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. Addisonie. Zaya. Nie ma Zayi. Kurde, serio? Idziemy w takim razie do drużyny przeciwnej. Evelyn. Czy Evelyn jest na naszej tablicy? Sprawdźmy. Trzecia pozycja, Evelyn, 11%. Udało się. Zdobywacie punkty. Gratulacje. Jej! Wiecie, co było pierwszym gestem Beza? Ani! No właśnie, oni są w podobnym wieku. Ale nie, jesteś była tam Ani chodzą, czy nie? Już wam mówię, co było dalej na naszej tablicy. Czwarta pozycja, Akali, 7 punktów. Dalej Katarina, 6 punktów. Kajsa, 6 punktów i Relia, 5 punktów. Nie wiem, Patryk, co to za ankietująca, że Rek'Sai nie było. Gdzie jest Rek'Sai? Gdzie jest prawdziwa królowa, ja się pytam. No, halo, widzowie, to wy głosowaliście. Gdzie jest Rek'Sai, ja się pytam. My queen! Aktualnie Brain Damage ma 130 punktów, mili panowie mają 95 punktów, także idą łeb w łeb. Przejdźmy do pytania numer 4. Bezu, Hawat, podejdźcie. Kolejne pytanie, trochę powiązane. Czy ten baron może zamknąć p***e? Zabijmy go. Trzymamy się troszeczkę tej samej tematyki. Tym razem zapytam was o najprzystajniejszą postać w League of Legends. Męską. A to już było pytanie? No raczej, k***a, nie inaczej. Tak. Taric. Taric, drugie miejsce. Bezu, masz szansę na przejęcie, słuchamy cię. Dobra, mam dwa pomysły, ale pójdę z Kane'em. Kane, trzecia pozycja, 9 punktów. Dobrze, Hawat, przejmujecie pytanie, czy oddajecie przeciwnikom? Przejmujemy pytanie. Jak przystało na miłych panów, jeżeli trzeba mówić o przystojnych facetach, to myślę, że bardzo chętnie o tym podyskutują. Ciekawe, czy Gragas będzie. Siema, Adi. Siema. Co tam u ciebie słychać? Gram w Familiadę, jest fajnie. To tyle. Tak właśnie wyglądają te rozmówki w Familiadzie. No więc, najprzystojniejsza męska postać League of Legends, to? Yasuo. Nie ma Yasuo. Pierwszy Jinx. No nie, serio. Kapten. Set. Set, pierwsze miejsce, 31 punktów. Hawacie? Mam nadzieję, że dali tą postać. To jest prawdziwy mężczyzna, czyli Pantheon. Niestety nie. Drugi Jinx, drużyna przeciwna się naradza. Abi. Nie wiem, czy mogę zadać pytanie, kiedy w ogóle te ankiety były? Jakieś 2 tygodnie temu. Dobra, YOLO. Akshan. Nope, nie ma go, niestety. Trzeci Jinx, idziemy do drużyny czerwonej. Viego. Czy jest Viego na naszej tablicy? Jest, czwarta pozycja, Viego, 8 punktów. Gratulacje, przejmujecie punkt. Teraz jeszcze sprawdźmy na naszej tablicy, jak wygląda reszta. Na piątej pozycji jako najprzystojniejsza męska postać w League of Legends został określony... Gragas. 8% głosów. Kolejna postać to Braum. Chyba idziemy w kierunku takich umięśnionych facetów. Chociaż na następnej pozycji jest Yone. No i ostatnia pozycja, Rakan. 4 punkty. Kodo, zauważ jedną rzecz. Wszystkie postacie tutaj wymienione mają odsłoniętą klatę. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to. Aktualnie sytuacja wygląda tak. Drużyna Brain Damage ma 207 punktów, drużyna Milipanowie ma 95 punktów. Natomiast jeszcze 4 rundy przed nami, także wszystko się może tutaj zmienić. Uwaga, zadaję pytanie. Ręce na przyciski. Najpotężniejszy ultimate w grze. Adi. Czekaj. Szao. Sylas. Sylas, pierwsze miejsce, 40 punktów. Teraz pytanie, czy przejmujecie pytanie, czy oddajecie przeciwnikom? Oddaję. W takim razie, Adi, wracasz na miejsce z tym pytaniem. Dzień dobry, kaptynie. Uszanowanie. Co tam u ciebie? Co porabiasz sobie? Aktualnie skręcam je w środku, bo nie było Rek'Sai w najładniejszych kobietach. Ale wygrałaś z najpiękniejszych mężczyznach. Ja poproszę w komentarzu hashtag SimpleRek'Sai, dziękuję. Słyszeliście, widzowie, zróbcie to. A teraz pytanie, najpotężniejszy ultimate League of Legends, twoim zdaniem? Katarina. Nie ma Katariny, pierwszy Jinx. Hawat, słuchamy cię. Po chwili zastanowienia, jeśli by miał nastakowaną
pasywkę tak bardzo mocno, no to Veigar. I Veigar jest na naszej liście. Przedostatnia pozycja, 6% głosujących. Adi. Karthus. Jest Karthus. Druga pozycja, 25% głosujących. O. Wracamy do kapitana. Ja nie wiem, ja myślę platynowo, jakbym Ankeda grał. Musisz obniżyć swoje loty. To mamy problem. Nie wiem, Mordekaiser. Niestety nie, nie ma Mordekaisera. Co jest grane? Jest to drugi Dzynx. Idziemy do Hawata. Jak była Katarina, to Akali. Nie ma Akali, niestety nie. Myślicie chyba zbyt ambitnie. Idziemy do Beza. Czy jesteście naradzeni? Tak. To będzie pewien pan z Bilgewater. Pike. Dokładnie, jest Pike na naszej liście. Czwarta pozycja. A teraz sprawdźmy jeszcze, co pozostałego znajdzie się na naszej tablicy. Na trzeciej pozycji Malphite. No i ostatnie, nie wiem, czy byście to zgadli, chociaż jest to wkurzający i potężny ultimate. Teemo. Kurde, memiarze pierdzieleni. No dobra, drużyna Brain Damage ma 286 punktów. Mili panowie tylko 95 punktów. Uwaga, czytam. Najbardziej bezużyteczna umiejętność w League of Legends to... Anki. Niestety nie ma jej w ogóle na liście. Teraz kapten. Wuiverna. Tak jest, Wuiverna, druga pozycja, 16 punktów. Ja chcę przekazać to pytanie dla drużyny przeciwnej, dziękuję. Dajmy im jak najmniej punktów, bo i tak tego nie zgadniemy. Ja chciałbym tylko zakomunikować, że drużyna czerwona to są, nie powiem co, ale tryhardy, ponieważ Bezu urządza taktyki na familiadę i Shao odpala ulta, żeby zdobyć pierwszy przycisk. Słuchaj, ult mi daje tylko 10 setnych atak speeda, tak czy siak. Ja się czuję jak na igrzyskach śmierci, naprawdę. To ja powiem W nowego mundo. Pierwszy Jinx, nie ma nic takiego. Shao. W Udyra. Nie ma nic takiego. Drugi Jinx. Drużyna przeciwna się naradza. Neti. Cały set Apheliosa? Nie ma Apheliosa. Dobra, idziemy do drużyny przeciwnej, ona przejmuje to. Jest całe 16 punktów do przyjęcia. Stawka jest wysoka. RK Zoe. Niestety nie ma jej na tablicy. Przejrzyjmy sobie, co jest jeszcze na naszej tablicy. Na pierwszym miejscu, najbardziej bezużyteczna umiejętność League of Legends, ja się z tym zgadzam. W Teemo. Na trzeciej pozycji W Yuumi. Co? Wiedziałem! Umiejętność daje 120 AP. Odpowiedzi są takie głupie w sumie. To nie do mnie pretensje. Dobra, uwaga, czwarta pozycja. E-Ashe. A co? To w takim razie jak jest E-Ashe, to pewnie będzie te gówno od Kalisty. Tak jest, jest na kolejnej pozycji. W Kalisty. I ostatnia W-Lux. 8%. Uwaga, najpopularniejsza lolowa drużyna e-sportowa. Bezu, no. G2 e-sport. Moja przyszła drużyna, oczywiście. Tak jest. Pierwsze miejsce, 67% głosujących. W takim razie, Bezu, zachowujecie sobie to pytanie, czy przekazujecie? Zachowujemy. Szczało. SK Telecom T1/T1, bo nazwy zmieniali. Tak jest, zgadza się, drugie miejsce, 19% głosujących. Neti. Fnatic. Trzecie miejsce, Fnatic, 10%. Bardzo proszę, idziecie jak po lince. Bezu. Polecę z tym TSM. TSM, tak? No. Zgadza się, przedostatnia pozycja, 1% głosujących TSM. A nie, Kuba głosował. Najlepsza drużyna, proszę nie hejtować. Dobra, Shao. Jeszcze tylko dwie pozycje zostały na naszej tablicy. Royals never give up. B, Jinx. Neti. Cloud9. B, drugi Jinx. Bezu. No to, Rogue. Jest, proszę państwa. Na czwartej pozycji z 2 punktami. I została ostatnia drużyna. 1% głosujących wybrało ją. Shao? Mad Lions. Niestety nie. No to idziemy w takim razie do Hawata. Zamieńmy się ktoś ze mną miejscami. Dobra, zmiana kapitanów. Chodź, Adi. Słuchamy, Adi, twojej odpowiedzi. Rokat. Niestety nie, Szałasz wyszedł z gry. Jak wam powiem, jaka to jest drużyna, to się zesracie. DPS, DPS. Tak, DPS! 1% głosujących wybrało DPS! To nie jest drużyna sportowa. Ej, to wygrałem, tak? Dobra, ja im dał honorowe 1 punkt. Przed nami finalna runda, już mogę powiedzieć, mili panowie już przegrali. Ale mogą jeszcze utrzeć nosa przeciwnikom. O ty, ty, ty. Uwaga, pytanie. Najlepszy youtuber lolowy to? O, chyba Szałob. Doktor Hodo. Och, naprawdę? Wylisz dupa jeszcze, Szao. Nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Co? Żartuję, jest na pierwszym miejscu, 43%, i to prawda! Zachowujecie to pytanie? Zachowujemy. Neti, słuchamy twojej odpowiedzi. Najlepszy youtuber lolowy. Oprócz Hodo, wiadomo, że to numer jeden, nie? Anterias? Anterias, czwarta pozycja, 11% głosujących, tak jest. Bezu. Czyli to, znaczy generalnie to jest jako kanał, no nie? Tak. Klinika. Klinika! Piąte miejsce, 7% głosujących. Szao. Jak dupa była liza na jednemu koledze, to drugiemu też można, ale Vandiril. Bip, nie ma go. Podpowiem tylko, że to są wszystko polskie kanały. To weź mi od razu pomiń, bo ja nie oglądam żadnego polskiego. Neti, musisz odpowiedzieć. A wróć, Nerwarian. Jest Nerwarian, trzecia pozycja, 12%. Dobra, a co nie wiem, powiem Noxiego. Noxi, przedostatnia pozycja, 5 punktów, tak jest. Ciao. Marwek. Marwek, druga pozycja, 14 punktów, tak jest. Kiedyś się kiedyś aramka, Marwek. Cało jeszcze tylko dwóch, łącznie 8% na nich głosowało. Neti. Z rybą, next level piece. Z rybą coś! Nie ma go na liście. Drugi Jinx i Bezu. Ojojoj, ja już nie wiem. Spartiatix! Czemu nie ma strzelać Spartiatixa? Jinx trzeci. Dobra, drużyna niebieska, czy jesteście naradzeni? Adi?
Dobra, Ksaju. Ksajo? Co to jest? Żarcik! Jest Ksajo na tablicy, 2 punkty, ostatnie miejsce Ksajo, 2%, tak jest. I co, i był Junkos jeszcze? Tak, był Junkos. I sytuacja punktowa wygląda tak. Brain Damage to było punktów 500, natomiast mieli panowie 284. Także do finału przychodzi drużyna czerwona, Brain Damage. W rundzie finałowej dwaj gracze będą mieli po 30 sekund na odpowiedź na 6 pytań. Jeśli obaj zmieszczą się w tym czasie, wygrywają. I tutaj uwaga, druga osoba nie może powtórzyć odpowiedzi poprzednika. Jeśli tak się stanie, będzie musiała zmienić odpowiedź. Ja z Bezem to jesteśmy najlepszy duet na świecie. No to chodźcie, kto będzie pierwszy? Ej, trzymam sobie. To Bezu, ja w takim razie zapraszam cię do kącika muzycznego. Słyszysz to? Dobra, to widzimy się za godzinę, elo. Uwaga, Shao. 30 sekund zaczyna się zaraz. Jak skończysz czytać pierwsze pytanie, odpowiada jak najszybciej. Imię postaci zaczynające się na literę B. Discord. Postać używająca trutki. Timo. Kraina geograficzna w świecie LoL'a. Bliszłotu. Pełna nazwa dowolnej umiejętności. Taste Derfir Kazikku. Dokończ zdanie. Hodo? Jest przy Rolinie. Twój ulubiony członek dzisiejszej ekipy to? Doktor Captain. Uuuu, 23 sekundy zdążył, ale miłość tam. Myślałem, że powie, że ulubiony członek to może by było, jakby powiedział, że mój członek. Dobra, chodź Bezu tutaj na środeczek. Teraz tak, słuchaj. Czao już udzielił odpowiedzi na wszystkie 6 pytań, ty też będziesz miał takie zdanie, natomiast nie możesz powtórzyć tej samej odpowiedzi. Także, jeżeli tak się zdarzy, ja ci powiem, że było. Chodo, no. Powiedz mu, że jak się powtórzy pytanie, to dźwięk wydasz. No wydam dźwięk, dźwięk będzie brzmiał... Może być? O, człowiek kultury. Jesteś gotowy? No, jasne. No to uwaga. Imię postaci zaczynające się na literę B. Brown. Postać używająca trutki. Twitch. Kraina geograficzna ze świata LoL'a. Demacia. Pełna nazwa umiejętności. Death Lotus. Dokończ zdanie. Hodo. Przegrał linię. Było. Wygrał linię. Tego nie było. Twój ulubiony członek dzisiejszej ekipy to? Na pewno nie kapten. Neti. 29 sekund, chłopc prawie przejechał, bo się nie mógł zastanowić. Nie, ja chciałbym tutaj się wtrącić. No. Twitch nie używa trutki, tylko toksyn. Ale jesteś ze mną w teamie. Nie, słuchaj, ja powiem tak. Shao, Bezu jest w twoim teamie, pamiętam. Ale on zrobił wszystko, żeby Bezu nie wygrał. Nie, na Wikipedia jednak trutka. No dobra, czyli jednak wygrywacie, tak? Tak. No dobra, niech będzie. Razy 5, czyli wasz wynik to 2500 RP. Jeszcze ostatnie pytanie do naszych kochanych Brain Damage'ów. Słuchajcie, albo dostajecie 2500 RP, albo wszyscy, którzy byli dzisiaj w grze, dostają Mystery Skina. To wszyscy Mystery Skina. Ja sobie Mystery Skina. No proszę, jacy mili. Dobra, brawo. To są prawdziwi mili panowie, ale... No właśnie!